Dobry. Mała zmiana planów. Jak to się mówi? Niespodziewana. Byłem ja w domu obiad zjeść. No i trzeba było się zamienić maszynami. Teraz dopalamy Lexa 570. 10 metrów hederek. No i atakujemy pszenicę. Tak z nudów. Brak zajęcia. No i tak to wygląda. Trzeba uważać, bo tu miejscami trochę kurcze pieczone. Polegnięte, niepolegnięte. No i tak w granicach 4 km na godzinę ciśniemy, nie? No jednak coś tutaj jest tego zboża. Ładnie to wygląda. To trzeba to jakoś to zadbać o to, żeby to pozbierać. Średnia wychodzi 7,5 tony. Tak pokazuje tutaj komputeryzacja cała, nie? Także chyba nie jest źle, nie wiem zresztą. Nie znam się na tym. Ja to tylko sprzątam. Także tak to jest. Kurwa, nie rób mijaków, Geleś, nie rób mijaków. Jedziemy nierówno, trochę trawy, trochę zielska. To gościu to uprawia tu jakimś 80-tkiem. 100 hektarów kopina ma i tak sobie działa. Ale zboża w miarę zadbane. Kosze tutaj na dwie wanienki odwożą. Do elewatorów od razu bezpośrednio. Jutro mamy jeszcze tam. Dzisiaj całości tu nie dam rady. Ale jutro mamy jeszcze ten. Jeszcze trochę mamy. Na dwa. No i mają 4 wanny postawić, bo trochę schodzi, nie ma co się śpieszyć. No nie ma co się śpieszyć, no bo nie nadążą odwozić, nie? Także jak widać, rolnik nieprofesjonalny, buty z boku, skarpetki, jedziemy, narzędzia, wilgotniomierz. No i żniemy. No, od tej klimatyzacji, tego wsiadania, wysiadania, to mi normalnie kichawę już rozmroziło. Gardło mam zawalone, jakbym z tydzień chlał jakieś destylaty, a nos to już mi odmarza i zamarza. Dobra, ludziska, trzymajcie się, bo jedną ręką trzyma ten poteflon, a drugą kieruję, a zbliżam się do poprzeczniaka, muszę się odwrócić, nie? Trochę trzeba tam kontrolować, także wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających mój kanał. Pozdrawiam Rafała Ignaciuka, Rafała MRK, no i całą resztę chłopaków, których nie wymieniłem, ale myślę, że się nie będą gniewać na mnie, no bo dadzą radę, nie jestem w stanie wszystkich wymienić, tak? No. Tak to jest, nakręcę wam nogawki, co tam jeszcze, także tak to jest, jak jest, nie? Tylko ogólnie to wychodzi, że no kurwa, dwa poszły się, czuły się dwa złamały, to chuj strzelił. Dobra, jedziemy dalej. Także wszystkiego dobrego.